Kiedy odmówisz tę modlitwę, zobaczysz niesamowity i natychmiastowy cud w swoim życiu. Zachowaj wiarę i bądź przygotowany na otrzymanie błogosławieństw, które mają nadejść. Witamy wszystkich na kanale Potrzebuję Modlitwy. Z wielką radością witam Państwa tutaj ponownie. Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś był w sytuacji, w której rozpaczliwie potrzebowałeś cudu? Często wystarczy nam tylko znak nadziei, światełko w tunelu. Dzisiaj podzielimy się z Wami specjalną modlitwą poświęconą świętemu Antoniemu, zwanemu świętym cudów. Jeśli szukasz cudu w jakimkolwiek obszarze swojego życia, czy to fizycznego, duchowego, emocjonalnego czy materialnego, jesteś we właściwym miejscu. Przygotuj się na to, że w ciągu zaledwie kilku dni będziesz świadkiem wielkich przemian. Należy pamiętać, że ci, którzy przerywają modlitwę przed jej zakończeniem, mogą czuć się bardziej podatni na przeciwności losu, ponieważ przerywają świętą więź ochrony. Teraz zostaw w komentarzu następujące zdanie: Święty Antoni, obdarz mnie dzisiaj cudami. Jeśli czujesz to w sercu, zostań członkiem naszego kanału. W ten sposób z wyprzedzeniem otrzymacie nasze modlitwy i będziecie wspierać naszą rodzinę wiary w dalszym rozwoju, docierając do większej liczby osób, które potrzebują wysłuchania naszych modlitw. Mając niewiele, możemy zrobić znacznie więcej. Twój udział robi różnicę i razem możemy wnieść miłość i pokój do wielu serc. Zanim zaczniemy tę modlitwę, chcę wyrazić moją głęboką wdzięczność za Waszą dzisiejszą obecność. Uwierz mi, nic nie jest na próżno, a jeśli zdecydowałeś się wziąć udział w tej pięknej modlitwie, to dlatego, że jest przeznaczone dla Ciebie specjalne przesłanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, rozważ subskrypcję. A jeśli możesz, zostaw like, aby YouTube docenił wagę tej modlitwy i udostępnił ją jak największej liczbie osób, które również potrzebują tego błogosławieństwa. Odmawiaj tę modlitwę z wielką wiarą, znajdź spokojne miejsce, w którym będziesz mógł uwolnić myśli i zrelaksować ciało. Musisz przygotować się do życia tak, jak chce Bóg, bez zmartwień. Zamknij oczy i słuchaj uważnie. Błogosławiony święty Antoni, najmilszy i najwspanialszy ze świętych, Twoja miłość do Boga i Twoja hojność wobec ludzi uczyniły Cię godnym cudownych darów w czasie Twojego ziemskiego życia. Dzięki tym darom odnaleziono zagubionych, zapomniano o zapomnianych i przyjmowano propozycje każdego dnia. Wielu wielbicieli zwraca się do Ciebie, prosząc o jedno z tych błogosławieństw lub nawet większy cud, a Ty nigdy nie wahałeś się zaoferować niezbędną pomoc. Dziś zwracam się do Was ze szczególną prośbą, złożonym i pilnym pragnieniem, kładąc swoje błaganie u Waszych stóp. Wraz z nie Twoimi wielbicielami szukam Twojego wstawiennictwa, cuda czekają na Twoje słowo i zawsze byłeś gotowy wstawiać się za wszystkimi, którzy przychodzą do Ciebie ze swoimi trudnościami i troskami. W pełni ufam Twojej potężnej pomocy i pokornie proszę o Twoją pomoc. Święty Antoni, znany z czynienia cudów w życiu tych, którzy Cię wzywają, proszę Cię o pomoc w tej potrzebie. Daję siłę do wytrwania w wierze, nawet jeśli droga wydaje się niejasna, a wyzwania nie do pokonania. Pomóż mi zaufać Twojej odwiecznej miłości i nieskończonemu miłosierdziu naszego Ojca Niebieskiego. Dziś jestem tutaj z otwartym sercem, przygotowanym na przyjęcie cudów, których tylko Ty możesz dokonać.
Z niezachwianą wiarą i oddaniem potwierdzam moją wiarę w Twoją cudowną interwencję, mając świadomość, że żadna wzniosła modlitwa w Twoim imieniu nie pozostaje bez odpowiedzi. Zanosząc moje błagania, czynię to z pewnością, że usłyszycie i odpowiecie tym, którzy zwracają się do Was o pomoc. W tej chwili modlitwy oddaję w Twoje ręce moje lęki i wątpliwości, mając pewność, że masz moc dokonania niemożliwego. Niech Twoje boskie światło oświeci moją drogę, pozwalając cudom zamanifestować się w moim życiu. Daj odwagę, aby stawić czoła każdemu dniu z odnowioną nadzieją i niezachwianą wiarą, bo wiem, że z Tobą u mego boku wszystko jest możliwe. O święty Antoni, święty cudów, proszę Cię w swojej nieskończonej dobroci o wyciągnięcie błogosławionych dłoni nad życiem naszym i naszych rodzin. Wylej swoje błogosławieństwa na wszystkich, którzy tęsknią za Twoim cudem i z ufnością oczekują Twojej boskiej interwencji. Z głęboką wdzięcznością, drogi święty, dziękujemy Ci, bo wiemy, że dzięki tej żarliwej modlitwie nasz cud jest już w drodze. Swoimi potężnymi rękami błagamy Cię, abyś dotknął wszystkich aspektów naszej egzystencji, uzdrawiając i oczyszczając wszystko, co nie jest zgodne ze świętymi zamysłami Boga. Prosimy, aby zło zostało definitywnie usunięte z naszego życia, aby nie było w nas więcej miejsca na negatywne myśli i wpływy, aby nasze myśli zawsze zwracały się do Boga i abyśmy mogli podążać naszą drogą w pokoju, świetle, miłości, dobrobycie i bezpieczeństwie. Życzymy tego nie tylko sobie, ale wszystkim wokół nas, aby nic i nikt nie miał mocy nami wstrząsnąć lub odciągnąć od naszego boskiego celu. Pragniemy nieść Twoje święte imię, święty Antoni, wszystkim zagubionym i pozbawionym nadziei, przemieniając nie tylko życie nasze, ale także tych, którzy są wokół nas. Boski święty, błagamy Cię, abyś kontynuował uzdrawianie i oczyszczanie wszystkich obszarów naszego życia. Prosimy, abyś przyniósł światło, miłość, dobrobyt, sukces, zdrowie, szczęście i niezliczone błogosławieństwa. Modlimy się o cud finansowy, który dotknie tę dziedzinę naszego życia, abyśmy mogli nie tylko wypełnić nasze zobowiązania, ale także stać się prawdziwymi ofiarodawcami, zdolnymi dzielić się otrzymanym bogactwem ze wszystkimi potrzebującymi. Święty Antoni, wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas swoją boską łaską. O święty Antoni, uroczyście obiecuję, jeśli obdarzysz mnie tym darem, podzielę się tą modlitwą jako wyraz uznania dla Twojej hojności i jako świadectwo mojej głębokiej wiary w Ciebie. Niech moje życie będzie wiecznie poświęcone celebrowaniu Twojej życzliwości i współczucia i niech będę godny Twojej ochrony i wstawiennictwa w imię Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. Wznoszę modlitwę i ufam Tobie, święty Antoni, święty cudów. Z ufnością zwracam się do Ciebie, święty Antoni, prosząc o Twoje opiekuńcze objęcia i Twoje pełne miłości uczucie. O święty cudów, udziel mi swojej opieki przez tę modlitwę. Jesteś świętym, który oświetla nasze ścieżki swoim boskim światłem. Błagam Cię, abyś otoczył opieką i chronił tych, którzy teraz słyszą tę modlitwę, abyś był ich wsparciem i kierował z miłością naszymi krokami. Proszę, abyś był obecny w naszym życiu, wstawiając się u boskiego tronu, umacniając wiarę i nadzieję wszystkich, aby czuli się wspierani i chronieni, ufając w Boże miłosierdzie. Niech Twój blask oświetla drogę,
rozpalając w nas iskrę miłości, życzliwości i miłosierdzia. Niech Twoje światło prowadzi mnie i kieruje naszymi krokami, abyśmy mogli pozostać na ścieżkach wyznaczonych przez Boga, promieniując spokojem, gdziekolwiek się udamy, będąc ambasadorami Boga, niosąc światu czystą dobroć. Niech Twoja matczyna opieka prowadzi mnie do mojej niebieskiej Ojczyzny i niech moje oddanie dziecka Bożego zostanie wynagrodzone. Święty Antoni od cudów, błagam Cię, abyś w sytuacji, w której się znajduję, użył swojej mocy i z wiarą i miłością dokonał cudu, którego tak pragnę. Moja wdzięczność za Twoją pomoc jest głęboka, ponieważ wierzę, że dzięki wierze w Ciebie mogę osiągnąć wielkie rzeczy. Udziel nam, kochana Matko, łaski, której tak pragnę i ulecz rany, które noszę, odnów wiarę i oświeć moją drogę, tak jak słońce oświeca ziemię o każdym świcie. Przysięgam czcić Twoje imię z wdzięcznością i radością, dzieląc się ufnością w Twoją hojność i miłosierdzie ze wszystkimi potrzebującymi. Od tej chwili pozwól mi rozkwitać we wszystkich obszarach życia, odnajdując szczęście i spełnienie oraz stając się godną Twojej szczególnej uwagi. Święty Antoni od cudów, ufając Twojemu miłosierdziu i mocy, składam swoje potrzeby w Twoje kochające ręce, ufając Twojemu wstawiennictwu. O Święty Antoni, w chwilach słabości i niepewności zwracam się do Ciebie o pocieszenie i przewodnictwo. Znana ze współczucia, pasji i cudownych interwencji, pokornie proszę o Twoje wstawiennictwo w chwilach potrzeby. Pomóż mi stawić czoła wyzwaniom, które mnie czekają, dodając mi odwagi i determinacji. Przed Tobą, drogi święty, o moje lęki i niepokoje, ufając, że usłyszysz moje wołanie i przyjdziesz mi z pomocą. Oświeć moją drogę swoim boskim światłem, abym mógł rozpoznać właściwy kierunek działania i pewnie kroczyć ku urzeczywistnieniu moich dążeń. Święty Antoni, który dokonałeś niezliczonych cudów na przestrzeni dziejów, w Twoje zdolne ręce składam moje nadzieje i marzenia. Ulecz rany, które ciążyją mi na sercu i obdarz mnie pokojem i pogodą ducha, które mogą płynąć jedynie ze świadomości, że jestem zgodny z wolą Bożą. W swojej nieskończonej mądrości prowadź mnie do rozwiązań, które przyniosą największe dobro mnie i osobom wokół mnie, pomagając mi rozpoznać znaki i możliwości, które pojawiają się na mojej drodze, abym mógł je mądrze wykorzystać z wdzięcznością i pokorą. O Święty Antoni, oddaję się całkowicie Twojej Bożej opiece, ufny, że poprowadzisz mnie do błogosławieństw, które mnie czekają. Niech te błogosławieństwa wzmocnią moją wiarę, pozwolą mi wytrwać w trudnych chwilach i radować się zwycięstwami, wiedząc, że zawsze jesteś przy mnie, gotowy pomóc mi w każdej potrzebie. Modlę się tą modlitwą z sercem pełnym wdzięczności za Waszą niezachwianą miłość i wsparcie. Niech Twoja cudowna interwencja przyniesie przemianę i odnowę, której szukam, i abym wyszedł z tej próby silniejszy, mądrzejszy i bardziej dostrojony do Bożej obecności w moim życiu. O Święty Antoni, kontynuując moją podróż, niosę ze sobą pewność Twojego pełnego miłości wstawiennictwa. Niech Twoja boska obecność otacza mnie niczym tarcza ochronna, usuwając wszelkie przeszkody, które mogą stanąć na mojej drodze. Daj mi jasność umysłu i czystość serca, abym rozpoznał ścieżkę prowadzącą do spełnienia i celu. W chwilach zwątpienia i rozpaczy przypominaj mi o niezliczonych cudach, których dokonałeś dla tych,
którzy Ci zaufali, niech Wasze historie będą latarniami nadziei, prowadząc mnie przez najciemniejsze chwile i inspirując, abym nigdy nie stracił wiary w moc modlitwy. Obyśmy mogli podążać naszą ścieżką w pokoju, wiedząc, że pod Twoim boskim przewodnictwem wszystkie wyzwania są do pokonania, a każdy nasz krok jest wzmacniany Twoją kochającą obecnością. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak i na ziemi, jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokusę, ale zbaw nas od zła. Amen. Zdrowaś Mary Jo, łaski pełna, Pan jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona, Jezus. Święta Mary Jo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jeśli ten film poruszył Twoje serce, zapraszam do zapoznania się z innymi błogosławionymi modlitwami na naszym kanale. Nie zapomnij zostawić like, bo każde wsparcie to modlitwa, która pomnaża się w nadzieję dla nas wszystkich. Każda interakcja jest jak światło, które włącza się w odpowiedzi na Twoje duchowe potrzeby. Rejestrując się, stajesz się częścią tej wspólnoty wiary. Aktywuj dzwonek, aby otrzymać błogosławieństwa z pierwszej ręki. Jeśli czujesz to w sercu, zostań członkiem naszego kanału. W ten sposób z wyprzedzeniem otrzymacie nasze modlitwy i będziecie wspierać naszą rodzinę wiary w dalszym rozwoju, docierając do większej liczby osób, które potrzebują wysłuchania naszych modlitw. Mając niewiele, możemy zrobić znacznie więcej. Twój udział robi różnicę i razem możemy wnieść miłość i pokój do wielu serc. Zostawcie swoje intencje i prośby modlitewne w komentarzach. Wiedzcie, że Święty Antoni będzie zawsze przy Was, kierując Waszymi krokami swoją boską opieką i swą ogromną miłością. I nie zapominaj, że mamy więcej filmów wypełnionych światłem i boską mocą, gotowych wzbogacić każdy etap Twojej duchowej podróży. Niech pokój i błogosławieństwa zawsze będą z Wami. Amen.